Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, tym razem niedzielnym, czyli tym naszym kompletowym, kompletnym. Pomódmy się dzisiaj, kochani, w tą niedzielę, w pierwszą niedzielę adwentu, kompletą, czyli tą piękną wieczorną modlitwą kościoła. Zapraszam do modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Kochani, jak zawsze w niedzielę, zapraszam do dziękczynienia. Podziękujmy. Dzisiaj w sumie jest pierwszy dzień Nowego Roku Liturgicznego, więc może trzeba by tak podziękować dzisiaj na przykład za cały poprzedni rok. W sensie może pomyśleć o jakichś takich, nie wiem, najważniejszych rzeczach które dzisiaj się wydarzyły, w sensie dzisiaj, przepraszam, w, te, w tym roku się wydarzyły, o takich absolutnie, nie wiem, kluczowych błogosławieństwach, które od Pana Boga dostaliście. Może właśnie warto w ten sposób dzisiaj podziękować. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy, Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. Ospraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Psalm 91. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku twego i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przyrgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan ci okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Fragment z Apokalipsy świętego Jana. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować. Na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwał Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudza swemu w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże. Uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją, człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy ludu padający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu zbawiciela, Tyś sama wykarmiła twego stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, Radź się wstawić o panno za nami grzesznymi, Ratuj nas, opiekuj się sługami swoimi. Tak to kochani jesteśmy pomodleni, pobłogosławieni, W ręce Boga powierzeni. Możemy spokojnie zasnąć. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was. Miejcie się proszę najlepiej na świecie i do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Kochani, jutro rano zapraszam na roraty, na poranne nasze spotkania roratnie. Tak jak zawsze, tak jak w Stawaki, ale trochę innej formule. Zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia. Z Bogiem dobranoc.